Zapraszam Was na relację z targów Bolonii, z targów Ejma. Tutaj mamy roboty automatyczne. Automatyczne, czyli autonomiczne pewnie też. Firma Del Morino, która już niedługo będzie dostępna, te produkty będą dostępne w Polsce. Rozdrabniacze, kosiarki, mulczery, ale też przede wszystkim urządzenia, które się przydadzą bardzo podczas kasowania sadów. To ciekawe urządzenie, słuchajcie, które może się przydać przy zakładaniu różnych plantacji owocowych. Ale i też mi się wydaje, że do sadu również bardzo fajne. No ciekawe bardzo urządzenie. Io sono veloce, okay, devo fare un diametro grande, faccio un click veloce, okay, apre tutto e poi ritorno. Okay. Ok, czyli jakby ustawimy sobie na 50% rozstaw ostrza, ale jeżeli mamy dużą gałąź, chcemy ją utnąć, to wtedy automatycznie poprzez jedno kliknięcie możemy jedną gałąź utnąć jednorazowo, uciąć, przepraszam, a potem następnie dalej tniemy tym rozstawem 50%. Coś takiego bym powiedziała na wypasie a la Coupe Cadet. Coś takiego jak Coupe Cadet, ale no wygląda to bardzo amerykańsko. Ale naprawdę bardzo dużo też mamy dostępnych maszyn autonomicznych do uprawy, do glebogryzarek, kosiarek. Tego jest po prostu mnóstwo. Maszynę autonomiczną, która może być wyposażona w różne narzędzia, na przykład listwę do cięcia konturowego. Nie będę pytać, ile kosztuje ten ciągnik, ale sądząc po panach i ubarwieniu skóry, myślę, że bardzo tanio. Coś dla fanek różowego. Mamy, no znany wam doskonale ciągnik, ale w troszeczkę w innym umaszczeniu. Takim bardziej bym powiedziała zielona butelka. No, bardzo, bardzo fajnie ten ciągnik wygląda. Zobaczcie, zobaczcie. Kolorystyka śliczna, troszeczkę nowości. Więc zapewne ten model też będzie niedługo w Polsce dostępny. E che significa che su 50 ettari, giusto? Sono 5. Stoisko Berti, bardzo duże. Różne wszelakie maszyny. Od mulczerów, wygarniaczy, glebogryzarek, kosiarek. I sami zobaczcie, jak ogromne stoisko z różnymi rolhakami, kosiarkami ziołkowymi, kosiarkami. Dyskami pływającymi, kosiarką, mulcherem. Jakaś znowu autonomia weszła. Same maszyny autonomiczne, powiem wam, że naprawdę jest straszny boom na autonomię i ogólnie robotyzację w rolnictwie, sadownictwie. Do uprawy międzyrzędzi, uprawy podkoronowej. Jest też po prostu od groma. Ja, uwierzcie mi, 80% firm, które tu się wystawiają, nie znam, więc chodzę do tych, których przynajmniej kojarzę w jakikolwiek sposób, bo no po prostu tego sprzętu jest mnóstwo. Kacie tanik rozsiewaczy, no to jest tutaj bardzo fajna propozycja. Rozsiewacza. Tego w Polsce nie ma, ale tutaj możemy zobaczyć ciągnik na gąsienica. TK4 100 pewnie koni, zakładam. Coś fajnego. Okupeko, czyli producenta rozwiązań tnących dla sadów. Tutaj mamy piłę do sadu jabłoniowego, no ogólnie do ogrodów, do cięcia konturowego drzew. Nowy joystick do kabiny ciągnika oraz hydrauliczny podnośnik. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pił pionowych i poziomych dwie. Dodatkowo z takich ciekawostek powiem wam, że Kupeko to nie tylko maszyny do cięcia drzew owocowych, ale też maszyny do uprawy winorośli. Tutaj mamy bardzo bogatą ofertę, jeżeli chodzi o uprawę winorośli. Różnego rodzaju podcinacze,
i noże do cięcia. Tych rozwiązań naprawdę tutaj jest sporo, a firma Coupeco we Francji jest pionierem, jeżeli chodzi o maszyny do upraw winorośli. Tutaj mamy sekatory elektryczne Volpi oraz mamy opryskiwacze plecakowe Volpi, które są dostępne w firmie Dwa Jabłka. A teraz zobaczcie, jaki nowy model Kuboty zaprezentował Fendt. O, proszę bardzo. Chyba się bardzo podoba im ta kolorystyka.